miejscu niebagatelnym dla historii, którą dzisiaj będziemy Państwu opowiadać, którą Państwo znacie z zupełnie innej strony niż my, jest dla Państwa czym innym niż dla nas, a jednocześnie wszystkie niezwykłe historie budują wydarzenia i budują przyszłość. I nad jedną z takich właśnie niezwykłych historii, również związaną z tym miejscem, w którym się znajdujemy, z dawnym domem katolicko-ludowym, ze starym kinem, a dzisiaj z Beskidzkim Domem Zielin Przytulia, będziemy się skupiać nad taką historią. W związku z tym miejscem chciałam przywitać na początku gospodarzy gminy Brenna, pana wójta Jerzego Pilcha razem z małżonką i tą panią Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, bardzo cieszymy się, że w tym szczególnym dniu są bliscy bohatera dzisiejszego wieczoru, Janka Gaszczyka, zapomnianego bohatera naszej małej ojczyzny. Więc witam serdecznie członków rodziny. Wiele z osób, które tu są, pomogły mi gdzieś tam właśnie tego Janka na światło przywrócić, jakby pamięć o właśnie o naszym bohaterze. Także serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które tutaj są, które mi gdzieś tam na tej drodze pomogły. W tym szczególnie pani Eli Koczor z Żor, która jakby taką cegiełkę szczególną dołożyła, a o tym jeszcze dzisiaj powiem. Witam serdecznie też redakcję pana Skowrońskiego z Radia Katowice. Bardzo się cieszymy, że tutaj Państwo wszyscy jesteście. Drodzy Państwo, dzisiaj 3 maja. Zazwyczaj 3 maja świętujemy, co świętujemy? Właśnie konstytucję, tak? Polacy od już ponad 200 lat właśnie gromadzą się tego dnia, by przypominać sobie jakieś chlubne, jedno z najtrudniejszych, można to powiedzieć, kart w historii naszego państwa. My dzisiaj 3 maja jesteśmy tu nie tylko dlatego, że mamy dzisiaj święto konstytucji, ale także, że to jest data szczególna właśnie w kontekście historii, którą dzisiaj chcemy Państwu opowiedzieć. Już za 5 dni będziemy mieli kolejną rocznicę zakończenia II wojny światowej. Dla Cieszyniaków wojna była szczególnie trudna, ciężkim doświadczeniem. Dość powiedzieć, że Cieszyn był najdłużej okupowanym miastem w Polsce. Od pierwszego dnia wojny tutaj były wojska niemieckie, aż do ostatniego dnia wojny. Więc 3 maja 1945 roku dopiero Cieszyn był wyzwolony. I nasi przodkowie w Brennej, w Skoczowie i właśnie w Cieszynie dopiero tego dnia de facto mogli poczuć, że żyją właśnie w tym wyzwolonej ojczyźnie. Niestety nie wszystkim było dane doczekać do tego momentu. Jeden z takich osób, które nie doczekały tego momentu zakończenia II wojny światowej, był bohater dzisiejszego dnia, Janek Gaszczyk, który tego 3 maja zginął w bardzo tragicznych okolicznościach i można powiedzieć, że był jedną z ostatnich ofiar właśnie II wojny światowej. Więc jakby ta data właśnie wryła się w historii narodu, ale w historii też naszej małej ojczyzny. Właśnie życie, los Janka Gaszczyka jest pewnym symbolem właśnie losów naszej małej ojczyzny i jednocześnie naszej dużej ojczyzny, Polski. Janka Gaszczyka, który, tak jak mówił pan wójt, był jednym z ostatnich gospodarzy tego budynku, w którym jesteśmy, czyli domu katolicko-ludowego dawnego. Janek właśnie w ten symboliczny sposób za pośrednictwem właśnie tego zegarka, który dzięki Lozen Archives został wysłany właśnie do Brennej, bo to właśnie strona niemiecka tak naprawdę rozpoczęła te poszukiwania, które dzisiaj tutaj, których jakby tutaj jest teraz finał. I dzięki właśnie panu Janowi Gaszczykowi, który jest kuzynem tego naszego zmarłego bohatera, ten zegarek tutaj się znalazł, dlatego pan Jan właśnie uroczyście teraz odsłoni jakby tą tradycję pamiątkową po ostatnim prezesie Młodzieży Katolickiej.